Pani za oknem, zima w pełni, się Maguteczek, dawaj pięć, dawaj kudełku piąteczkę. Zobaczcie, bialutko, a w oddali, zobaczcie, z domku spróbujemy złapać, troszeczkę przy zoomem przylecimy. Zobaczcie, nasze wspaniałe sarenki. W sile, ile ich tam jest, Gutku? Pięć. Jak dobrze liczę, to pięć widzę, nie? Mhm. Słuchajcie, jeszcze jak mieliśmy nieogrodzoną naszą kruszynarenę, to te sarenki nam tutaj do drzwi pukały. Natomiast no, zdarza się tak, że czasami idą do ogródka naszej sąsiadki latem, o tamo, bo tam jest nieogrodzone, i sobie podjadają z jej ogródka różne zieleninki. Także witajcie nasze sarenki. Słuchajcie, to jest niesamowite, jak one żyją blisko ludzi. No, tu jest troszkę ruchliwych ulic i one są trochę takie bez wyobraźni, także czasami no, troszkę źle kończą, bo ostatnio mieliśmy okazję widzieć, jak przebiegała drogę, natomiast szczęśliwie dla niej i dla nadjeżdżających aut nic się nie stało. W każdym razie to taki troszeczkę wstęp, kochani, do naszego kolejnego filmiku. Musicie sami przyznać, że wygląda to naprawdę świetnie, co? I nic się nie boją, słuchajcie. No, troszkę im przysypało śniegiem i poszukują pożywienia. Pozdrawiamy. Halo, dzień dobry, kochani, witajcie z malutkiej naszej przygody fifowskiej. Siema Guteczku, dawaj pięć. Ja robiłem dzisiaj dla was unboxingi, a tu staram się, kochani, teraz nie przeszkadzać, ale dla wszystkich naszych sympatyków Fify. No właśnie, turniej nazywa się Borussian Derby i słuchajcie, Gutek wkręcił... On jest offline. Słuchajcie, turniej jest offline na poziomie zawodowca i zaraz powiemy, o co kaman. Strasznie często... Czekaj, Gutku, zaraz powiesz. Strasznie często nasi widzowie, kochani, zawieszają się, przynajmniej u nas, internet, czy nie wiem, czy to serwery FIFA, dzieje się coś dziwnego, wyszukuje nam przeciwnika. I z turnieju online idziemy, kochani, na naszą ligę i tam też wyszukuje przeciwnika. I z tej naszej ligi idziemy na turniej i też wyszukuje przeciwnika. I po takich 10 minutach czy 15 oczekiwań najczęściej już się poddajemy. Także w tym momencie, kochani, taka sytuacja się właśnie dzisiaj zadziała. Atakowaliśmy turniej, jak się tam ten turniej nazywał? Tarcza czy coś, tak? Nie, Nothing Do The Best. Jak się tam ten nazywał turniej? Nothing Do The Best. Słuchajcie, no jakby się nie nazywał, kochani, zagraliśmy jeden meczyk i potem okazało się, że czekanie na przeciwnika znowu 15 minut i sobie no i odpuściliśmy. Dał nam mecz. Dokładnie, i przy stanie 1-1, przy 2-2, przepraszam. 3-3 było? To przy stanie 3-3, wyobraźcie sobie, o Aubameyang, przy stanie 3-3 wyrzuciło nas z gry i to już była dogrywka i no i co, i gość dostał 3-0, my straciliśmy końce i wszystko. No troszkę jest to sytuacja, kochani, irytująca, słabo mamy na to zgodę, no ale no rzekomo tak to po prostu funkcjonuje, no gdzieś tam jeszcze ma jakieś niedoróbki ta nasza FIFA kochana. Natomiast, kochani, co się dzieje u nas na telewizorze, jak widzicie? No właśnie, Gutku, opowiedz, co to jest za turniej, skąd on się wziął? To jest Borussian Derby, no i... Borussian Derby? Tak, żeby zagrać ten turniej, trzeba mieć 5 zawodników z Borussii i 5 z Borussii Mönchengladbach i 5 z Borussii Dortmund. I teraz 5 z Dortmund mieliśmy, tak? Jeden, tak. I mieliśmy 5 zawodników z Dortmundu i musieliśmy 5 dokupić. O, 11 akurat macie widzowie. Jednego... To może ja to powiem, a ty gadaj, co? Bo ty nie masz podzielności uwagi, Gutku, to ty się skup na graniu. Kochani, jeszcze raz w dwóch słowach. Chodzi o to, że to jest Borussian Derby i trzeba było mieć po 5 zawodników z dwóch Borussii z niemieckiej Bundesligi. Z Mönchengladbach i z Dortmund. I w tym momencie tak się składa, że w naszym niemieckim składzie z Dortmund mieliśmy 5 zawodników, nikogo nie musieliśmy dokupywać. Natomiast no, z Borussii Mönchengladbach Gutek dokupił 5 zawodników. Ile cię to kosztowało, Guciu? 4000 daliśmy, zaraz wam pokażemy, kogo wzięliśmy. Potem Gutek, być może ktoś z tych zawodników dostanie Rafael. Szansę grania na stałe u nas. Kto doszedł z Borussii? Rafael, Hermann, Strand, Wendt i Hazard. I Hazard, ale to nie ten Eden, o którym myślicie, też jest Belg, ale to jest inny Hazard. Natomiast być może, kochani, któryś z tych zawodników, który Gutek teraz przeczytał, poprzez ten turniej, który oglądacie, zaskarbi sobie u nas i awansuje do naszego składu FC Szabełki na stałe i będzie grał z nami zawody online. No na razie zobaczymy, 5 zawodników w fazie testowej.
42 minuta, kochani, i mamy 1-1. Natomiast na 1-0 strzelał, zdaje się, Gutek, jak dobrze kojarzę, tak? Dobrze, Guciu? A on wyrównał na 1-1. No i teraz strzelił karnym na 2-1. Także ja w tym momencie, kochani, jakby nic nie mówię. Damy szansę Gutkowi się odkuć, żeby on wyciągnął jeszcze ten mecz. Natomiast jak ja gadam, no to różnie jest z jego podzielnością. Nie ma Gutek podzielności uwagi. No niestety tak to jest. Jedni mają, drudzy nie mają. Natomiast ja bardzo podobnie funkcjonuję. Kiedy coś robię, muszę się skupiać na tym w 100%. Ja już próbowałem kiedyś u Was na odcinku, kochani nasi widzowie, z Wami rozmawiać i adresować jednocześnie kopertę. Nie potrafię tego zrobić. Bardzo podobnie to wygląda tutaj, kiedy... Ale ładnie wybroniłeś. Bardzo podobnie to wygląda, kochani, tutaj, kiedy Gutek gra, nie potrafi rozmawiać. My mamy drugą połowę, ja Was teraz zostawiam. Zobaczymy, czy Gutek wyciągnie ten mecz z Wieśniakami. Głównymi partnerami naszych przeciwnikami w tym turnieju będą kluby z Bundesligi, bo jak turniej się nazywa, jak? Borussia? Borussia Derby, czyli w tym momencie mamy taką hybrydę niemiecko-niemiecką, czyli no, z Mönchengladbach i z Dortmund. Patrzcie, ładnie wszedł. Pięknie. No, na razie przypominam, jedną bramkę strzeliliśmy po strzale Borussii Dortmund. Przepraszam, Borussii Mönchengladbach, tak? Strans strzelił, mówiłeś, tak? Nie. A kto? A Hermann, przepraszam. Czyli na razie Borussia z Mönchengladbach strzeliła gola. Czekamy teraz na gola naszej Borussii Dortmund. Natomiast widzieliście tam Müllera z Bayernu, bo jeden zawodnik może być z dowolnego... Nie. A nie był to Müller? No, był, ale przecież mogę robić zmiany. Aha, to ty w składzie musisz mieć, natomiast wystawiasz sobie mocniejszy skład, tak? Tak. Aha, ja myślałem, że na boisku ma być 10 Borusowiczów i jeden obcy. A tu teraz możesz mieć wszystkich już obcych? Aha, rozumiem. Czyli 7 będzie Borusowiczów, a 3 może być obcych, tak? A jak teraz masz na boisku? Ilu masz obcych? Dwóch. Kogo? Müllera? Leno. Müllera i Leno mamy obcego. Czyli jeszcze jednego możesz wprowadzić, tak? Jak trzeba będzie ogień gasić. Ale ładna akcja. Nikt nie zamknął strzałem, szkoda. Czyli jeszcze rozumiem, że jednego możesz wprowadzić. Na przykład Douglasa Costę, tak? Jeszcze dwóch. Albo jedną zmianę zrobiłeś, Leno od początku może być w bramce, bo ma być tak, gdzie pięciu tych i Leno z Borussii, przepraszam, z Leverkusen, z Bayernu jest zawodnikiem podstawowym. Myślę, że wytłumaczyłem Wam, kochani, na jakiej zasadzie działa ten turniej, także teraz możecie spokojnie skupić się na oglądaniu, a ja na chwileczkę idę do swoich przesyłek, bo dzisiaj mam dzień z Wami, robię w międzyczasie paczki. Także przyjemnego oglądania. Powodzenia, Gutku. Wyciągaj ten mecz. Jak mówisz, że co? Wszystkich na razie do sprzedaży. Czyli na razie żaden cię nie zachwycił? Żaden. Ten z Mönchengladbach. No, zadanie, kochani, jest w połowie łatwe, w połowie trudne, dlatego że powiem Wam tak, no, jest zawodowiec, czyli nie jest jakiś tam najwyższy poziom, jest to w zasięgu Gutka, może pograć, jak równy z równym, ale z kolei no, skład ma taki, jak słyszycie, no, 5 do odstrzału, czyli wszystkich 5, których kupił, na razie nikt nie zachwyca. Słuchajcie, jakie Wy macie doświadczenia przy tym filmiku, piszcie, czy macie jakiegoś dobrego grajka z Borussii Mönchengladbach? Ja zastanawiam się, jak Szanka, ten X ja przez X Kagawa, pisany Szwajcar, jak on sobie radzi. No. Ja mam Kagawę i tego na pomocy, Kagawę i Gundogana. Nie, no ja wiem, że Ty masz i Kagawę i Gundogana i myślę, że to jest lepsze rozwiązanie jak Szanka, ale no myślę, że Szanka to jest taki gracz z wyższej półki, w sensie tam. Musiałbym dwóch kupić, jakiegoś pomocnika,
Nie no, z ciekawości pytam widzów, wiesz o co chodzi, my nie będziemy składów na Borussii budować, natomiast aczkolwiek mamy skład z niemieckiej Bundesligi, dlatego jesteśmy ciekawi waszej widzowi opinii. A teraz czekaj, Guciu, wracam tu do przesyłeczek i sobie graj. Puszczam też w międzyczasie jeszcze filmy dla was widzowie, akurat lecimy z przesyłkami od Piotrka. Nie no, trudno się grać tą Borussią. No powiem ci, że może być to widzę słabe rozdanie. I patrzcie, 3. Nie, jak on nie wbił tego gwoździa. Dobra, 5 minut, walcz jeszcze. Jedna bramka i dogrywka. Wolałbym grać, żeby było Bayern Leverkusen i Bayern Monachium. Słyszałem, Piszczek miał jeszcze szansę, mógł coś zrobić albo obronić. Słuchajcie, no nic. Pokaż, Gutku, jak wygląda ten turniej. Zrobimy w takim razie teraz tak, że zaatakujesz go pewnie jeszcze raz. No, jest to drugie nasze podejście. Wiesz, z kogo jak możesz liczyć. No, miałeś mecz na przetarcie. Ja miał Piszczek. Chyba pokażę. No. Ja, film się generalnie nagrywał. Guciu, wejdź jeszcze raz w ten turniej od samego początku, pokaż jak to wyglądało. Zobaczcie widzowie na spokoju i teraz zobaczycie w kolejnej odsłonie. Zobacz. Który to jest tu? Ten. Który to jest ten? Puchar początkujących, tak? To? Nie. Borussia Derby. A, Borussia Derby, dobra, no wchodzimy. Tam jest napisane, że to jest promowane. Nie wiem co to znaczy. No ale w tym momencie wchodzimy, zobaczcie, pierwszy mecz gramy z VfB Stuttgart. No, powodzenia, Guteczku, czekajcie, jakie drużyny startują, już wam mówię. Stuttgart, HSV z 96, z Hanover, potem Frankfurt, tak? Nie, tu pisze, Matuś pisze tam, gdzie pisze. Aha, no rozumiem, czyli mamy Hamburger Augsburg z Eintrachtem Frankfurt, Schalke z Bayernem. Po drugiej stronie drabinki mamy Mainz z Hertą Berlin. Potem, kochani, Wolfsburg startuje z Darmstadtem. Macie Ingolstadt z Wernerem Brema i z Werderem Brema oraz Borussia Dortmund z FC Köln. Czyli w tym momencie startujemy. Zapraszam do drugiej części.